Czy masz świadomość? Kiedy planowałem dogłębne badania nad Banderą i jego ruchem i napisanie wszechstronnego opracowania na ten temat, niektórzy badacze ostrzegali mnie, że lepiej poświęcić uwagę mniej kontrowersyjnym tematom. Jak się okazało, reakcja na moje dociekania i niektóre z poczynionych przeze mnie ustaleń przekroczyły ich najśmielsze przewidywania. Zwłaszcza w ostatniej fazie pisania tej książki stałem się obiektem wielu nieprzyjemnych ataków na to opracowanie, a niekiedy również na moją osobę. Grzegorz Rosoliński-Liebe. Jeśli chodzi o kwestię polską, nie jest to kwestia militarna, tylko kwestia mniejszości. Rozwiążemy ją tak, jak Hitler rozwiązywał kwestię żydowską. Jeśli Polacy nie usuną się sami z terytoriów ukraińskich. Relacja majora Klimowskiego. Od początku 1943 roku do połowy 1945 roku UPA zamordowała od 70 tysięcy do 100 tysięcy polskich cywili i setki albo nawet tysiące Żydów, którzy uciekali z gett i próbowali przeżyć, ukrywając się w lasach albo w domach chłopów. Natomiast AK i inne oddziały polskie zabiły od 10 do 20 tysięcy ukraińskich cywili, większość z nich poza terenami, na których UPA mordowała Polaków. Grzegorz Rosoliński-Liebe. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem będzie pan Grzegorz Rosoliński-Liebe, autor książki Bandera, Faszyzm, Ludobójstwo, Kult, Życie i mit ukraińskiego nacjonalisty, którą to książkę wydało wydawnictwo Pruszyński i Spółka. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry, panie Rafale. Dziękuję za zaproszenie do podcastu i za zainteresowanie książką. Ja powiem tak, no ta książka, jak ją dostałem, dostaliśmy ją z wydawnictwa, to powiem szczerze, od razu robi wrażenie, jeśli chodzi o jej obszerność. To jest, ona ma 900 stron. Nie pamiętam ostatnio, przez kilka ostatnich lat, kiedy czytałem tak grubą książkę. Tutaj już byłem pod wrażeniem. Z drugiej strony byłem pod wrażeniem też pana wstępu, gdzie pan mówił o swoich wyzwaniach związanych z publikacją i w ogóle z prezentacją tej książki. Kilka osób, które pytałem, z kim warto rozmawiać w tym roku w kontekście Wołynia, sugerowało rozmowę właśnie z panem. Dlatego postanowiłem nabyć książkę, przeczytać, a później zaprosić pana do rozmowy. I pierwsze pytanie, co Bandera miał wspólnego z faszyzmem? Nawiązuję tutaj do tytułu pana książki. Ciekawe pytanie. Bandera miał dużo wspólnego z faszyzmem, ponieważ miał zostać wodzem ukraińskiego narodu w państwie faszystowskim. Także jeśli się opowiada biografię Bandery, to faszyzm jest taki jednym z głównych wątków w jego życiu. Zainteresowanie Bandery faszyzmem, tak jak i całej generacji, która nazywana była generacją Bandery, zaczyna się już w latach 20., kiedy pojawia się faszyzm we Włoszech. Generacja Bandery i Bandera są pod wpływem ideologa Dmytro Doncowa, który jest jednym z głównych ideologów ukraińskiego faszyzmu i radykalnego nacjonalizmu. Ta generacja czyta Doncowa, jest zainspirowana nim, także innych ideologów, którzy propagują faszyzm i wynajdowują ukraiński faszyzm, tworzą ukraiński faszyzm. I Bandera w tym procesie odgrywa ważną rolę, ponieważ on staje się wodzem młodszej generacji w OUN i
A może pan przy okazji wyjaśnić ten skrót, bo nie wszyscy myślą, wiedzą, będę tutaj próbował też odszyfrowywać takie skróty pana. OUN to znaczy Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. Była to organizacja założona w 1929 roku w Wiedniu przez ukraińskich weteranów I wojny światowej, czyli tych osób, które walczyły w I wojnie światowej na początku w armiach imperialnych, a później w armiach ukraińskich, o państwo ukraińskie przegrały tą walkę, nie założyły państwa i po wojnie założyły ukraińską wojskową organizację w 21 roku w Pradze, a później tworząc ruch faszystowski założyły organizację ukraińskich nacjonalistów w 29 roku w Wiedniu i starały się wcielić w tą organizację w OUN młodszą generację, czyli taką generację Bandery urodzoną około 1910 roku i przetworzyć to UWO za pomocą OUN w masowy ruch i ruch faszystowski. Mm-hmm. Czy coś jeszcze, bo panu w pewnym momencie przerwałem, czy coś jeszcze chciałby pan dodać z tą, w tym kontekście faszyzmu? Tak, ten kontekst faszyzmu przeplata się przez całe życie Bandery. Zauważa się to na początku lat 30., kiedy Bandera staje się wodzem, przywódcą OUN, czyli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów na Ukrainie i staje się symbolem młodszej generacji w OUN. I zauważa się, to jest to bardzo widoczne na przykład podczas, no, nie, z jednej strony przez przemoc, którą OUN wykonuje w tym czasie, mordując polskich polityków, ukraińskich działaczy politycznych i też Żydów. Najbardziej zauważa się to po morderstwie Bronisława Kwiatkowskiego, polskiego ministra spraw wewnętrznych. Po tym procesie są dwa duże, po tym morderstwie są dwa duże procesy przeciwko OUN, jeden w Warszawie, a drugi w Łodzi. No i na tych procesach Bandera jest traktowany jako przywódca, faszystowski przywódca organizacji, która chce wyzwolić Ukraińców i utworzyć narodowe państwo ukraińskie. I w tym czasie w sądzie oskarżeni z OUN reprezentują się jako faszystów, wykonują faszystowskie saluty, witają Banderę jako przywódcę. Poza tym widać już faszyzm w OUN w tym czasie w publikacjach. W publikacjach są dyskursy w OUN. OUN dyskutuje, czy ukraiński nacjonalizm, ten, który oni utworzyli po I wojnie światowej, jest faszyzmem, czy nie jest faszyzmem. I z jednej strony na początku tych dyskursów oni argumentują, że nie może być faszyzmem, ponieważ Ukraińcy nie mają państwa narodowego. Najpierw muszą utworzyć państwo, ale dopiero wtedy będą mogli wynajdować faszyzm. Ale ta argumentacja zanika i pojawia się argumentacja, że taka, która mówi, że faszyzm jest ważnym motywem do utworzenia państwa i że faszyzm istnieje w OUN już praktycznie od początku. Wtedy, kiedy wynikł faszyzm we Włoszech, OUN, Donzow, i inni ludzie w OUN pisali, że ukraiński radykalny nacjonalizm bardzo przypomina faszyzm we Włoszech, ale oficjalnie OUN nie powinna używać tego słowa faszyzm, tylko nazywać się nacjonalistami, prezentować się jako organizację narodową. Jeszcze bardziej widoczny jest faszyzm w życiu Bandery w 1940-41 roku, kiedy OUN dzieli się na OUN Bandery i OUN Melnyka, czyli młodsza i starsza generacja. I młodsza generacja tworzy państwo ukraińskie po ataku Niemiec na Związek Radziecki w lecie 1941 roku. I wtedy Bandera staje albo ma się stać wodzem faszystowskim, wodzem tego państwa. I bardzo ciekawe, bardzo interesujące są przygotowania do utworzenia tego państwa. OUN przygotowuje to państwo w 1940 roku, na początku 1941 roku i pisze bardzo dokładne plany, jak utworzyć to państwo. Jeśli się studiuje te plany, to widać, że to państwo miało być państwem faszystowskim i było inspirowane w dużej mierze tym, co działo się na Słowacji, gdzie Józef Tiso utworzył klerykalno-faszystowskie państwo i też tym, co działo się w Chorwacji,
gdzie w kwietniu 1931 roku utworzono faszystowskie państwo Ustaszy. Zaraz po tym Bandera i inni członkowie OUN wysłali list do Pawelica, Antona Pawelica, wodza tego państwa, i pogratulowali mu. I mieli nadzieję, że Hitler pozwoli im utworzyć podobne państwo jak Ustaszy. No, pomylili się, oni znali dokładnie planów Hitlera, albo być może ignorowali te dokładne plany Hitlera i innych wodzów narodowego socjalizmu. Po zaatakowaniu Związku Radzieckiego utworzyli państwo we Lwowie, ale Hitler nie zgodził się na to państwo, nie zaakceptował tego państwa, zaaresztował Banderę, zaarestował Steckę, który proklamował to państwo we Lwowie. I w tym momencie zaczyna się OUN powoli odchodzić od faszyzmu, ale to jest bardzo powolne odejście od faszyzmu, i ono praktycznie nigdy do końca się nie dokonało. Ale tutaj widać, że ta historia OUN jest inna na przykład od Ustaszy. Ustasza mogła utworzyć państwo, OUN nie mogła utworzyć państwa ze względów geopolitycznych i polityki Hitlera. I później po wojnie Bandera i inni członkowie, weterani OUN, wykorzystywali ten fakt, żeby zaprzeczać temu, że OUN było ruchem faszystowskim, i prezentowali tą proklamację państwa we Lwowie jako akt antyniemiecki i zakłamywali praktycznie ważny epizod w historii OUN, czyli faszyzm. Później po zaaresztowaniu Bandery faszyzm dalej odgrywa ważną rolę w OUN. Widać to przy kolaboracji ukraińskich policjantów z Niemcami i podczas wymordowania Żydów na Ukrainie Zachodniej. Wielu członków OUN przyłącza się do policji ukraińskiej i pomaga wymordować 800 tysięcy Żydów na zachodniej Ukrainie, około 550 tysięcy Żydów w Galicji Wschodniej, 250 tysięcy Żydów na Wołyniu. I robiąc to, oni dalej tworzą narodowe państwo ukraińskie, etniczne, rasistowskie. Koncept tego państwa z 1931 roku jest taki, że mogą w nim żyć tylko etniczni Ukraińcy. Żydzi, Polacy, Rosjanie powinni zostać albo wymordowani, albo wypędzeni z tego państwa. No i państwo powinno mieć struktury faszystowskie, czyli jedyną organizacją, która by działała w tym państwie, byłaby Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. Bandera byłby wodzem, prowodnikiem tego państwa. No i faszyzm, od faszyzmu OUN zabrania w 1944 roku używania faszystowskiego pozdrowienia Slava Ukraini. Można dalej używać tego pozdrowienia Slava Ukraini, ale nie wolno już od tego czasu podnosić prawej ręki, tak jak to się robi we Włoszech, w Niemczech albo w innych faszystowskich państwach. Natomiast Bandera, który jest w więzieniu w tym czasie, on przebywa w Sachsenhausen, w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen, jest tam trzymany jako polityczny więzień i też w Berlinie, nie jest zorientowany w tych zmianach, które zachodzą w OUN i w UPA, i po wypuszczeniu go z więzienia pod koniec 1934 roku on dalej wierzy w faszyzm i dalej chce wykorzystywać faszyzm, żeby zwalczyć Związek Radziecki, który jest głównym wrogiem Ukraińców po II wojnie światowej. Po II wojnie światowej Polacy nie są postrzegani jako jakiś ważny wróg państwa ukraińskiego, jak to było przed pierwszą wojną, ponieważ oni już nie mieszkają na Ukrainie, wypędzeni i wymordowani zostali podczas II wojny światowej. Żydów też już nie ma na Ukrainie, zostali wymordowani przez Niemców i Ukraińców podczas niemieckiej okupacji. Głównym wrogiem Ukraińców po II wojnie światowej jest Związek Radziecki i Bandera, i też ta grupa, która wokół niego pozostaje, dalej chce używać faszyzmu,
żeby pokonać Związek Radziecki i utworzyć ukraińskie państwo. No i Bandera ma kontakty do ludzi z Ustaszy, do wielu niemieckich polityków, którzy byli narodowymi socjalistami, do Franco w Hiszpanii, dokąd proponuje mu się przeprowadzić Franco. Stejską, który proklamował państwo ukraińskie w 1931 roku, tworzy antybolszewicki blok narodów i w tym antybolszewickim bloku narodów gromadzą się między innymi wschodnioeuropejscy faszyści z Ukrainy, z Rumunii, z Węgier, z Chorwacji, z wielu innych krajów. I ta historia faszyzmu nie opuszcza Bandery praktycznie do jego śmierci, chociaż nie odgrywa ona takiej ważnej roli, powiedzmy, na początku 50. lat, jaką odgrywała na początku 40. lat. Później, po jego zamordowaniu, ludzie, którzy tworzą jego kult, zazwyczaj kłamią, że Bandera był faszystą. Bandera w oficjalnych wywiadach, których udziela i publikacjach dla swojego życia, też kłamie, zaprzecza, że OUN była organizacją faszystowską. Robi to w 1944 roku już, a równocześnie dalej wierzy w to, że faszyzm pomoże mu zwalczyć Związek Radziecki. No i później podczas tego drugiego kultu, który trwa podczas zimnej wojny, faszyzm, jakby to powiedzieć, nie jest znaczy on jest dalej widoczny w tych uroczystościach, które są, na których wysławia się Banderę. Robi to emigracja Ukraińców, którzy mieszka, która wyemigrowała w 1944 roku z Niemcami, z armią niemiecką i mieszka teraz w Kanadzie, mieszka w Wielkiej Brytanii, mieszka w Australii, Niemczech Zachodnich albo w Ameryce. I na tych uroczystościach, które się odbywają po morderstwie Bandery w 1959 roku, faszyzm dalej jest widoczny, ale nie jest on taką, jakby to powiedzieć, głównym komponentem tych uroczystości. A to dopytam, przepraszam, tak. Dopytam, a dzisiaj współcześnie, czy on gdzieś też jest widoczny? Tak, dzisiaj też jest widoczny, bo dzisiaj jest taka sytuacja, powiedzmy, zanim Putin zaatakował Ukrainę, była taka sytuacja, że Bandera był uważany za bohatera przez dużą część społeczeństwa zachodnioukraińskiego. I w skład tego społeczeństwa wchodzili profesorowie albo nauczyciele, którzy uczą w gimnazjach, zwykli ludzie, a także organizacje faszystowskie, radykalne organizacje ekstremistyczne i w tym neofaszystowskie organizacje. Ale to jest też ciekawe, bo zależy kto, jak sobie przypomina Bandery i w jaki sposób uprawia jego kult. Jeśli weźmiemy ludzi pracujących na uniwersytecie albo pracujących nauczycieli uczących w gimnazjach, to oni nie będą rozumieli Bandery jako faszysty, tylko jako narodowego bohatera, który walczył o niepodległość Ukrainy. Natomiast jeśli popatrzymy, jak tworzony jest kult Bandery w organizacjach neofaszystowskich, to oni sobie bardzo dobrze przypominają, znają wszystkie publikacje Bandery i OUN, których był tworzony faszyzm. To już trochę podpowiedział Pan na moje kolejne pytanie, na czym polega kult Bandery, a dlaczego w tytule Pana książki odnajdujemy słowo ludobójstwo? Ludobójstwo jest inną ważną częścią historii Bandery i historii OUN, czyli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i UPA. Masowa przemoc i ludobójstwo są bardzo, bardzo ważnym komponentem tej książki. Ja się staram dokładnie wyjaśnić, jak OUN pomagała Niemcom wymordować Żydów na Ukrainie Zachodniej, czemu to robiła, jak przeprowadziła czystkę etniczną przeciwko Polakom w 1933 roku na Wołyniu i w 1934 w Galicji Zachodniej i też jak mordowała Ukraińców, którzy popierali Związek Radziecki po 1934 roku podczas tego długiego konfliktu ze Związkiem Radzieckim
I tutaj widać, że ludobójstwo, oczyszczanie terenu, przemoc etniczna, przemoc rasistowska są bardzo ważnymi komponentami ideologii i historii OUN. Mhm. A jakie są trzy najważniejsze mity i fakty związane z życiem ukraińskiego nacjonalisty? No, najważniejsze mity związane z nim to byłby pewnie mit o tym, że Bandera był bohaterem narodowym, a nie był faszystą, czyli był takim człowiekiem, który walczył o niepodległość Ukrainy i chciał utworzyć państwo ukraińskie i nie był faszystem albo nie używał przemocy etnicznej jako narzędzia do tworzenia tego państwa. Czyli przypomina się z takiej narodowej perspektywy te elementy z jego życia, które pasują do tej narracji narodowej, nacjonalnej, a nie przypomina się tych elementów, które temu zaprzeczają, czyli tego, że Bandera był faszystą, jaką rolę antysemityzm odgrywał i rasizm w jego życiu i w ideologii OUN. No i bardzo ważne, nie przypomina się, jak OUN stawiała się do Żydów, do Polaków, jak pomagała im wymordować, jak przeprowadzić Holokaust na Ukrainie i jak pomagała im, jak sama bez pomocy Niemców mordowała Polaków na zachodniej Ukrainie. I też nie przypomina się oczywiście tej przemocy przeciwko Ukraińcom, którzy albo przed wojną współpracowali z Polakami, albo po II wojnie współpracowali ze Związkiem Radzieckim, albo pracowali w administracji ukraińskiej. Mhm. Czy jeszcze jakiś mit warto odnotować? Praktycznie to jest tak, że te wszystkie mity, one są ze sobą powiązane. Czyli na przykład ten mit Bandery jako narodowego bohatera jest powiązany z tym mitem, że Bandera nie był faszystą, albo tym, że OUN i UPA nie mordowały Żydów. To prawdopodobnie to można by wytłumaczyć tak, że to jest taka wiązanka różnych mitów, które się ze sobą powiązane, a Bandera się staje symbolem tego ruchu narodowego. Przez to on się pojawia praktycznie we wszystkich tych mitach w jakimś stopniu, które są tworzone. Wspomniałem na początku, kiedy czytałem przytaczałem cytaty z pana książki, o tej sytuacji, że UPA zamordowało od 43 do 45 do 100 tysięcy polskich cywili. A z drugiej strony Armia Krajowa zabiła od 10 do 20 tysięcy ukraińskich cywili. O tym drugim wątku rzadko się wspomina w polskiej debacie publicznej. Co takiego się stało, że Polacy mordowali cywili ukraińskich poza terenami, na których UPA mordowała Polaków? Tak, tak. No, Polacy, tak. To mordy Ukraińców przez Polaków to zaczynają się na początku, ale na małą skalę, kiedy UPA morduje Polaków. Wtedy Polacy, często z Żydami, którzy uciekli z gett, się bronią i podczas tej obrony mordowani są ludzie, którzy ich atakują. Ale my tutaj mówimy o takich mordach na ukraińskich cywilach. Te odbywają się na większą skalę, zaczynają się gdzieś tak od 1944 roku i one odbywają się przede wszystkim na tych terenach, które znajdują się na zachód od Wołynia i Galicji Wschodniej, czyli na tych terenach, które są dzisiaj granicą polsko-ukraińską, albo nawet na zachód od tej granicy polsko-ukraińskiej, takie tereny jak Sanok i tak dalej. No i tam różne grupy, nie tylko AK, ale też takie grupy jak Narodowe Siły Zbrojne, atakują Ukraińców i mordują ich. Niektóre z tych ataków
przypominają czystkę etniczną, albo można by je nazwać czystką etniczną, przypominają to, co UPA robiła rok albo dwa lata wcześniej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Tylko że to wszystko odbywa się na mniejszą skalę. A czemu to znika z dyskusji w Polsce? To jest ciekawe pytanie, bo ten aspekt jest opracowany naukowo. Grzegorz Motyka na przykład jest jednym z historyków, który to dokładnie badał. Są jeszcze inni historycy, którzy to badali. A nie przypomina się o tym pewnie dlatego, bo rozmawia się przede wszystkim o Wołyniu i o tej przemocy przeciwko Polakom przez OUN. Natomiast ten aspekt najprawdopodobniej nie pasuje do tego narodowego dyskursu, czyli jest to podobna narracja, jaką OUN i narodowi Ukraińcy stosują, uprawiają o Banderze. A to jeszcze dopytam, ale dlaczego AK właśnie inne oddziały mordowały tych cywili ukraińskich? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Było wiele powodów. Jednym z powodów było to, że były w tych oddziałach osoby, które były z tych terenów wschodnich i one chciały się zemścić za to, co się stało podczas czystki etnicznej na Wołyniu. Polski nacjonalizm odgrywał ważną rolę, czyli były tam osoby przede wszystkim w Narodowych Siłach Zbrojnych, które miały też neofaszystowskie albo faszystowskie poglądy narodowe, skrajno nacjonalistyczne poglądy i oni podobnie jak UPA chcieli oczyścić teren z mniejszości etnicznych. Dobrze, pan tutaj cytuję fragment z pana książki. Służba w UPA zamieniła wielu zwykłych Ukraińców w bezlitosnych zabójców. Koniec cytatu. W jednym z przypisów przywołuje pan dwie książki. Zwykli ludzie, policyjny batalion rezerwy i ostateczne rozwiązania. To jest pierwszy tytuł, a drugi, ostateczne rozwiązanie w Polsce. A drugi tytuł książki, sprawcy, dlaczego zwykli ludzie dokonują masowych mordów. I powiem szczerze, próbowałem później szukać tych książek gdzieś do kupienia, one są ekstremalnie trudne, żeby sobie je przeczytać, pozyskać. Natomiast pamiętam, jak pierwszy raz zetknąłem się z historią Wołynia, to cały czas i właściwie do dzisiaj mocno zastanawia mnie takie pytanie, dlaczego właśnie zwykli Ukraińcy mordowali w tak okrutny sposób Polaków na Wołyniu. Szukam na to pytanie odpowiedzi i trudno mi ją znaleźć. A pan jak odpowiada na to pytanie? Tak, to jest ciekawe i ważne pytanie. Zanim na nie odpowiem, to muszę coś jeszcze innego powiedzieć. W Polsce dużo się mówi o Wołyniu i o tym, jak Ukraińcy OUN mordowała Polaków, natomiast mniej się mówi o tym, jak OUN UPA mordowała Żydów, kolaborując z Niemcami. A ta historia OUN jest prawdopodobnie ważniejsza od tej historii, która się odbywała na Wołyniu, ponieważ wymordowano dużo więcej Żydów niż Polaków na tych terenach,
OUN i UPA nie robiły tego same, robiły to ze współpracy z Niemcami, ale mamy tutaj o wiele większą grupę. Mamy tutaj 800 tysięcy Żydów, którzy zostają wymordowani, czyli grupę 8 razy większą. Dla historii Wołynia to jest dlatego ważne, bo podczas tej kolaboracji w Holokauście na Ukrainie Zachodniej Niemcy nauczyli tych milicjantów, którzy później uciekają, przyłączają się do UPA, jak mordować cywili efektywnie i w krótkim czasie. Czyli organizując te masowe rozstrzeliwania, deportacje do Bełsca, ci milicjanci w tym okresie około 2 lat, podczas którego zostają mordowani Żydzi, uczą się tych metod. Czyli Żydzi byli mordowani w jakich latach? Żydzi byli mordowani od ataku Związku Radzieckiego, czyli od czerwca 1941 roku do, powiedzmy, na Wołyniu końca 1942 roku, a w Galicji Wschodniej do połowy 1943 roku. W tym pod koniec 1942 roku Niemcy już piszą, że na Wołyniu nie ma żadnych Żydów, to znaczy, że nie ma żadnych get. Żydzi ukrywają się w lasach albo gdzieś na wioskach albo w miastach. A w Galicji Wschodniej jest to trochę później, jest to połowa 1943 roku. Czyli jest taki bardzo, bardzo ważny okres dla historii ludobójstwa i masowej przemocy od połowy 1941 roku do połowy 1943 roku, podczas którego OUN, UPA i niemieccy okupanci wymordowują 800 tysięcy Żydów na Ukrainie Zachodniej. To powiem szczerze, że pierwszy raz się z tym spotkałem, może też nieuważnie, gdy śledziłem różne materiały, że właśnie Ukraińcy się nauczyli od Niemców, jak to pan powiedział, efektywnie mordować ludzi. Tak. No oni dopasowali te metody do tych możliwości, które oni mieli, ale to była dla nich bardzo, bardzo ważna szkoła. Czyli w kwietniu 1943 roku 5 tysięcy ukraińskich policjantów dezertuje i przyłącza się do UPA. I są to osoby, które do tego czasu praktycznie każdego dnia mordowały Żydów. I są tam osoby, które wiedzą, jak wymordować w ciągu jednego dnia wszystkich Żydów z małego miasteczka albo z jakiejś wioski, albo jak zorganizować deportację. Oni to robią przez 2 lata i mają to praktycznie perfekcyjnie opanowane. I dlatego oni są w stanie, oni są technicznie. Jak to robić. I to jest jakby odpowiedź też na to pana pytanie o książce Browninga, dlaczego, jak to się dzieje, że zwykłych ludzi można przetworzyć morderców. On, Christopher Browning, badał batalion niemiecki, 101. Postawił sobie pytanie, jak to jest możliwe, że ludzie w średnim wieku, którzy nie popierali Hitlera, i niekoniecznie byli zideologizowani, w krótkim okresie czasu stali się mordercami i każdego dnia podczas służby rozstrzeliwali Żydów, czasami nawet sąsiadów, którzy znali, albo ludzi, którzy wyglądali podobnie do osób, które znają. No i odpowiedź na to pytanie, odpowiedź, którą on udzielił na to pytanie, była taka, że nie ideologia narodowego socjalizmu i niekoniecznie też antysemityzm, ale takie czynniki jak dynamika w grupie, jak poczucie obowiązku, w pewnej części przymus, doprowadziły do tego, że przetworzono tych zwykłych ludzi w średnim wieku, niezindoktrynizowanych masowych morderców. I podobne procesy zachodzą w OUN i w UPA. Widoczne jest to bardzo na Wołyniu. Wołyń nie był tak nacjonalistyczny jak Ukraina Wschodnia i do UPA wcielano na Wołyniu osoby, które przed wojną były komunistami.
i ci Ukraińcy, którzy byli w ruchu komunistycznym i siłą zostali wcieleni do UPA, na początku wszystko krytykują, tą całą ideologię i im się to wydaje, oni nie wiedzą, co oni tutaj robią i oni nie rozumieją, czemu UPA morduje Polaków i czemu oni wymordowali wcześniej Żydów i czemu oni ogólnie mordują cywili, ale po jakimś czasie przebywania w tym ruchu dosyć szybko oni też zaczynają robić to, co robią inni ludzie w UPA i oni też są przetwarzani w masowych morderców. Natomiast ten proces w Galicji, gdzie nacjonalizm był jednym z głównych komponentów tożsamości, odbywał się szybciej, jakby to przez dłuższy czas. Bo... A panie Grzegorzu, ale ja jeszcze tutaj podrążę, bo dlaczego w tak okrutny sposób to robili? No bo właśnie w cudzysłowie zabijanie jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale w tak okrutny sposób? Mówi pan najprawdopodobniej o tych metodach, które stosowali podczas czystki etnicznej. Tak. No, częściowo jest to spowodowane tym, jakie mieli narzędzia. Nie mieli na przykład tak dużo pistoletów i amunicji, żeby rozstrzeliwać ludzi, a mieli takie narzędzia jak siekiery, łopaty, jakieś łomy. No i tym mordowali. Po części jest to też spowodowane tym, że oni chcieli wystraszyć Polaków. Oni chcieli ich zmusić do tego, żeby Polacy opuścili te tereny i mordując je w bardzo okrutny sposób, oni chcieli ich wystraszyć. Dobrze, to kolejny cytat z pana książki. Ukraińcy w II Rzeczpospolitej uważali Polaków za okupantów, natomiast Polacy często traktowali Ukraińców jako obywateli drugiej kategorii. Władze zamykały szkoły, zakazywały używania terminu ukraiński, a w 1934 roku wypowiedziały nawet mały traktat wersalski, który gwarantował prawa mniejszości Białorusinom, Żydom, Litwinom, Rosjanom, Ukraińcom i innym obywatelom II Rzeczpospolitej. Koniec cytatu. Dlaczego Polacy tak traktowali Ukraińców? Polacy tak traktowali Ukraińców i inne mniejszości narodowe, ponieważ przez długi okres czasu, przez cały XIX wiek, nie było państwa polskiego, ono się utworzyło w 1918 roku. Obejmowało dosyć duży obszar Europy Wschodniej, mieszkało w nim dużo mniejszości narodowych, takich jak Ukraińców, Żydów, Litwinów i tak dalej. Natomiast polityka w tym państwie była narodowa i nacjonalistyczna. Demokracja praktycznie tylko na początku II Rzeczypospolitej odgrywała jakąś rolę. Później demokracji w II Rzeczypospolitej nie było. No i wytworzyły się różne dyskursy narodowe, rasistowskie, antysemickie, które doprowadziły do dyskryminacji mniejszości narodowych. Polacy czuli się zagrożeni przez mniejszości narodowe. W bardzo dużym stopniu przez Żydów, także przez Ukraińców. Było wiele dyskursów antyniemieckich. To, jakby to powiedzieć, geopolityka oddziaływała na tożsamość. No i wypowiedziano traktat wersalski, zamykano szkoły ukraińskie i tak dalej. Próbowano przetworzyć te mniejszości narodowe Polaków. Wydawało się to politykom, części polityków II Rzeczypospolitej, że to jest właściwe rozwiązanie do poradzenia sobie z mniejszościami narodowymi w polskim państwie. A może pan powiedzieć o tych wyzwaniach czy problemach związanych z pisaniem tej książki jeszcze? To było tak, że w tej pierwszej części pisania tej książki nie miałem praktycznie żadnych problemów. To była ta faza, kiedy jeździłem do archiwów, spotykałem się z innymi ludźmi, rozmawiałem o tym. No i w tym okresie mogłem pracować we wszystkich archiwach, przebadać wszystkie dokumenty, które chciałem. I w tym momencie mnie ostrzegano, pojedyncze osoby, żeby się nie zajmować tym tematem, mnie ostrzegały, odradzały mnie od tego, ale ja nie miałem żadnych problemów w archiwach i tak dalej. Który to był rok?
No, ja zacząłem pracować nad tym w 2007-2008 roku, a zastanawiałem się, takie pierwsze badania przeprowadzałem w 2004-2005 roku. I to się zmieniło, kiedy opublikowałem pierwsze publikacje i też w dużym stopniu, kiedy zostałem zaproszony w 2012 roku na udzielenie lekcji o banderze i ON, i UPA, i Holokauście w Kijowie, Dnipropetrowsku i Lwowie. I organizatorami tego przedsięwzięcia była niemiecka ambasada, organizacja Bildstiftung i jeszcze DAAD. To był taki cykl wykładów. Zapraszano niemieckich naukowców, żeby oni występowali na uniwersytetach i prezentowali swoje badania i tak dalej. No i te osoby, które były przede mną zaproszone, one nie miały żadnych problemów, ale one prezentowały też tematy, jakby to powiedzieć, niekontrowersyjne. Natomiast kiedy mnie zaproszono, to zaczęły się problemy. Na przykład pierwszym problemem było to, że we Lwowie nikt nie chciał, żeby moja prezentacja się odbyła. Ani uniwersytet, ani inne instytuty na to się nie zgodziły. Czuły się zagrożone. Później organizatorom udało się zorganizować dwa wystąpienia w Kijowie i dwa wystąpienia w Dnipropetrowsku. I kiedy leciałem, byłem w samolocie, leciałem najpierw do Dnipropetrowska, tam najpierw miały być wykłady, to na lotnisku w Kijowie zadzwoniono do mnie i powiedziano mi, żebym już dalej nie leciał, żebym został w Kijowie, bo te wykłady w Dnipropetrowsku, to było gdzieś na 2-3 dni przed tymi wywiadami, zostały odwołane. W tym czasie Partia Swoboda była bardzo aktywna, dzwoniła do organizatorów, zastraszała ich. No i później zostałem w Kijowie. Tam też były nieprzyjemne epizody, najprawdopodobniej służby państwa ukraińskiego były w to powiązane, ponieważ zadzwoniono do mnie, ktoś zlokalizował, w którym jestem apartamencie, a pozostawiałem, nie byłem w hotelu, tylko byłem w mieszkaniu, specjalnie umieszczono mnie w mieszkaniu osoby prywatnej. Mimo wszystko tym osobom, które chciały doprowadzić do tego, żeby te wywiady się nie odbyły, udało się zlokalizować to mieszkanie, udało się zlokalizować numer w tym mieszkaniu, zadzwoniono do mnie. No i w tym momencie odebrała mnie ambasada niemiecka i mieszkałem w takim mieszkaniu dyplomaty, gdzie nic nie może się stać. No i z tych dwóch wywiadów, które miały się... Ale przepraszam, zadzwoniono do pana i grożono panu przez telefon? Tak, dokładnie. Zadzwoniono do mnie i grożono mi przez telefon. I później z tych dwóch wywiadów, które miały się odbyć, tylko odbył się jeden, ten na uniwersytecie odwołano, a odbył się tylko wywiad, odbyła się tylko prezentacja w niemieckiej ambasadzie w Kijowie. No i przed tą niemiecką ambasadą w Kijowie była dosyć duża grupa, która protestowała. To byli przede wszystkim ludzie z tej faszystowskiej partii Swoboda. Oni twierdzili, że ja jestem jakimś wnukiem Goebbelsa, albo że się nie znam na tym, co mówię i chcę zaszkodzić państwu ukraińskiemu. Natomiast sam wywiad, natomiast sama prezentacja, same zajęcia w ambasadzie były ciekawe, bo przyszły osoby, których to interesowało. Było wielu historyków z uniwersytetu w Kijowie, było wielu studentów i ta rozmowa, ta sama prezentacja i rozmowa z nimi była bardzo przyjemna. Czyli było widać, że z jednej strony są jakby to powiedzieć histerycy, którzy się boją tej przeszłości, a z drugiej strony na Ukrainie są osoby zainteresowane tym tematem i badaniami nad tym tematem. Czyli te osoby, które przyszły na tą prezentację, ci historycy, ci studenci, z nimi można było normalnie porozmawiać. To były ciekawe rozmowy, ale w tym samym czasie, tak jak mówiłem, przed ambasadą jest ta grupa 200-300 osób, którzy protestują i nie chcą dopuścić do prezentacji. A jak się, z jakim oddźwiękiem spotkała się pana książka w Polsce? W Polsce nie było jakiegoś takiego dużego oddźwięku. Pruszyński ją wydał. Nie było jakichś takich ważnych recenzji tej książki. Ja bym powiedział, że ona została zignorowana.
albo tak nie do końca przyjęta do wiadomości. Także wydaje mi się, że tej recepcji, tej książki w Polsce praktycznie nie było. I ciekawe jest też to, że do recepcji tej książki nie doszło też na Ukrainie, chociaż została ona wydana po rosyjsku i po ukraińsku na początku 2022 roku. No i jednak tutaj ten atak Putina w 2022 roku zakończył ten proces, bo została ona wydana pod koniec 2021 roku, ogłoszono jej wydanie na początku 2022 roku, to było jakieś 3-4 tygodnie, zanim Putin zaatakował Ukrainę. Przypominam sobie na przykład taki wywiad z Newsweekiem ukraińskim. Oni przeprowadzili ze mną długi, ciekawy wywiad, ale już go nie mogli opublikować, bo to było po ataku Putina na Ukrainę i w tym czasie oni się już całkowicie innymi rzeczami zajmowali i nie chcieli nic słyszeć, zajmować się tą książką. No dobrze, to ostatnie pytanie. Czego Pana zdaniem my, obywatele, powinniśmy dziś domagać się od polityków? Czego od naukowców, czego od dziennikarzy, a czego wreszcie wymagać od siebie w temacie ludobójstwa okrutnego na Wołyniu? Tak, ciekawe, ale trudne pytanie. Czego domagać się od tych polityków? Ja bym powiedział, że takim głównym komponentem tego, czego można oczekiwać, to jest demokratyczna prezentacja tego tematu i próba spojrzenia na ten temat przez pryzmat demokracji, czyli nie instrumentalizowanie tego tematu. Tutaj chodzi o cierpienie bardzo wielu Żydów, bardzo wielu Polaków, wielu Ukraińców, Rosjan, wielu cywili, tylko rzeczowe przedstawienie tego tematu i przedstawienie go przez pryzmat empatii, czyli cierpienia tych osób. Niestety jest tak, że teraz przez ostatnie 20-30 lat, a przede wszystkim przez te ostatnie 5 lat, ten temat jest instrumentalizowany przez różne grupy, ugrupowania. Natomiast naukowcy, którzy go badają, ich badania są z reguły ignorowane. One praktycznie nikogo nie interesują. One wywołują zainteresowanie tylko wtedy, jeśli można je politycznie zinstrumentalizować. Natomiast kompleksowe przedstawienie przyszłości przez profesjonalnych historyków nie jest czymś, co odgrywałoby ważną rolę w tych ogólnych dyskursach politycznych. A czego od naukowców dzisiaj powinniśmy się domagać? Od naukowców zajmujących się ukraińskim nacjonalizmem albo holokaustem na Ukrainie, albo faszyzmem i antysemityzmem, trzeba by się domagać tego, żeby oni konsekwentnie dalej badali te tematy. One są do końca zbadane, trzeba je dalej badać. I żeby oni mimo tych trudności, które mają, dalej badali dalej przeprowadzali swoje badania i żeby je rozpowszechniali, tak żeby coraz więcej osób mogło się dowiedzieć, coraz większa część społeczeństwa mogła się dowiedzieć tego, co się stało w tym okresie, w tym miejscu. A od dziennikarzy czego by Pan oczekiwał? Od dziennikarzy oczekiwałbym tego, żeby oni czytali książki naukowe na ten temat i żeby oni rozmawiali z profesjonalnymi historykami i żeby nie bali zaprzeczać się instrumentalizacji historii przez polityków. Czyli żeby oni potrafili rozróżnić między naukową wersją historii, a zinstrumentalizowaną, upolitycznioną wersją historii i żeby dawali głos tym historykom, którzy nie upolityczniają i rzeczowo prezentują przeszłość. No i wreszcie, czego powinniśmy wymagać od siebie, my obywatele? Co powinniśmy? No i... To jest takie pytanie, na które nie mogę odpowiedzieć, bo to chyba każdy może sobie je sam postawić i odpowiedzieć w indywidualny sposób.
No dobrze, to w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan Grzegorz Rosoliński-Liebe, autor książki Bandera, faszyzm, ludobójstwo, kult, życie i mit ukraińskiego nacjonalisty, którą to książkę bardzo Państwu polecam. Wydało ją wydawnictwo Pruszyński Spółka i mamy, myślę, że takie czasy, które no, skłaniają do tego, żeby właśnie taką książkę przeczytać. Panie Grzegorzu, dziękuję za rozmowę. Również dziękuję za zaproszenie i za rozmowę. A z Państwem żegna się już Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień, we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.